Znajomość okresu połowicznego rozpadu pierwiastka promieniotwórczego pozwala stwierdzić, ile naszej próbki pozostanie po jednym, dwóch, trzech i tak dalej, po kolejnych wielokrotnościach tego okresu, ale nie daje nam informacji o tym, co mamy w dowolnej chwili. Tak, jeśli w chwili T równej 0 mamy 100% naszej substancji, to w chwili równej okresowi połowicznego rozpadu mamy 50% tego, co na początku. Po kolejnym okresie połowicznego rozpadu mamy znowu połowę tego, co tutaj, czyli 25% tego, co na początku i tak dalej. Tak, ale nie mamy informacji o tym, co się dzieje w chwilach pośrednich, czyli jeśli na przykład, jak dla węgla C14, czas połowicznego rozpadu wynosi 5740 lat, to nic nie wiemy o tym, jak zmieniała się liczba atomów w próbce na przestrzeni tych wielu wieków. No wiemy, że malała, ale w jaki sposób, ile atomów było naprawdę w dowolnej chwili, tego nie wiemy. Dlatego chcielibyśmy znać funkcję, która mówi nam o tym, ile atomów pierwiastka promieniotwórczego mamy w dowolnej chwili. Taką funkcję wyprowadziliśmy sobie w poprzednim filmiku. Korzystaliśmy tam z metod analizy matematycznej. Jeśli jest ci ona obca, to możesz ten filmik pominąć. Funkcja ta ma postać następującą. Występuje w niej liczba atomów, które mieliśmy na początku. Jest ona mnożona razy e, czyli podstawa logarytmu naturalnego, do potęgi minus lambda razy czas, gdzie lambda jest stałą charakterystyczną dla danego izotopu, podobnie jak czas połowicznego rozpadu. I tak jak już mówiłam, możesz ten wzór przyjąć na wiarę, a jeśli ciekawi Cię, skąd on się bierze, to obejrzyj poprzedni filmik. Tak jak powiedziałam przed chwilą, stała lambda jest charakterystyczna dla danego izotopu, podobnie jak czas połowicznego rozpadu. Jest ona z czasem połowicznego rozpadu ściśle związana. Zaraz zobaczymy, co to jest za związek. I żeby to zobaczyć, zajmijmy się znowu naszym ulubionym węglem C14, a którego czas połowicznego rozpadu to jest 5740 lat. A my chcemy poznać wartość stałej lambda. Jak ją wyznaczymy? Otóż po pierwsze wiemy, że po 5740 latach będziemy mieć zgodnie z naszym prawem rozpadu promieniotwórczego atomów tyle co na początku razy e do minus lambda razy 5740. A z drugiej strony, ponieważ to jest okres połowicznego rozpadu, to będziemy mieć dokładnie tyle co na początku przez 2, połowę tego co na początku. Tak, podzielmy obie strony przez N0, przez początkową liczbę atomów i zobaczymy, że e do minus 5740 razy lambda to jest 1/2. Teraz jeśli zlogarytmujemy obie strony tego równania, to po tej stronie logarytm liczby e podniesionej do danej potęgi to jest właśnie ta potęga, czyli tu po tej stronie będzie 5740 razy lambda ze znakiem minus, minus 5740 razy lambda, a po tej stronie będzie logarytm naturalny z 1/2, czyli inaczej minus logarytm naturalny z 2. No i stąd już pozostaje nam jeden krok do obliczenia lambdy, to jest minus logarytm z 2 podzielony przez minus 5740. Tutaj te minusy nam się kasują i możemy policzyć, ile to będzie. Tutaj mamy logarytm naturalny dwójki podzielony przez 5740. To się równa 12, 10, 100, 1000, 10, 100, 1000, 12 stutysięcznych, czyli 12 razy 10 do minus 5. I jeszcze tutaj potrzebny jest komentarz, że skoro czas połowicznego rozpadu, tutaj w ogóle czas jest wyrażony w latach, to lambda jest wyrażona w latach do minus pierwszej. Tak, trzeba o tym pamiętać później, kiedy będziemy posługiwać się tym wzorem dla węgla C14, który jest następujący. N0, ile atomów, ile było na początku, razy E do minus 12 razy 10 do minus 5 razy czas. A żeby można było policzyć tutaj tą poprawnie wartość tego wyrażenia, to trzeba pamiętać, że to jest w latach do minus pierwszej, więc czas T musimy wstawiać również wyrażony w latach. Jeśli na przykład wstawimy jeden dzień, to musimy do tego wyrażenia wstawić ten jeden dzień wyrażony w latach, czyli 1365 roku. Rozwiążmy sobie jeszcze dwa przykłady. Pierwszy jest następujący. Mamy próbkę węgla C14, naszego ulubionego, i ma ona masę 300 gramów, bo pamiętajmy, że masa jest wprost proporcjonalna do liczby
atomów, więc nasze prawo rozpadu naturalnego w przypadku masy wygląda dokładnie tak samo. Masa w zależności od czasu to jest masa w chwili t równej 0 razy e do potęgi minus lambda razy czas. Czyli mamy tą naszą próbkę 300-gramową węgla C14 i pytamy, ile pozostanie po 2000 lat. Ale nie jest to trudne, po prostu podstawiamy do wzoru. Masa po 2000 lat to jest masa w chwili t równej 0, czyli 300 gramów, razy e do minus 12 razy 10 do minus 5 razy 2000. Mamy minus 12 podzielonych przez 100 tysięcy, 12 razy 10 do minus 5 razy 2000, minus 24 setne, czyli mamy 300 gramów razy e do minus 24 setne, a to się równa dalej. To minus 24 setne, teraz liczymy eksponens od tej wartości, czyli podnosimy e do tej potęgi, to jest 0,78, prawie 79 i to wszystko razy 300. To jest 235,99 setnych, czyli 236. To się równa 236 gramów. Tak, jeśli zaczniemy z 300 gramami węgla C14, to po 2000 lat będziemy mieć 236 gramów. Dobrze, zobaczmy jeszcze jeden przykład. Przykład numer 2, będzie trochę inny. Znowu cały czas węgiel C14. Nasza próbka ma masę 400 gramów. I pytamy, po jakim czasie pozostanie nam tylko 350 gramów. Po jakim czasie pozostanie 350 gramów. Dobrze, jak to policzymy? Masa po jakimś nieznanym czasie ma wynosić 350 gramów i wiemy z naszego prawa rozpadu promieniotwórczego, że będzie to tyle, co było na początku w chwili t równej 0 razy e do minus 12 stutysięcznych razy ten nieznany czas. Tak, podzielmy obie strony przez 400 gramów, to nawet się jednostki skasują. 350 przez 400 to jest 7 ósmych, czyli 875 tysięcznych, czyli mamy 875 tysięcznych, to się równa e do minus 12 stutysięcznych razy czas. Obliczmy logarytm obu stron, to po tej stronie będzie logarytm 875 tysięcznych, a po tej stronie będzie logarytm e do danej potęgi, to jest właśnie ta potęga, czyli tutaj mamy minus 12 razy 10 do minus 5, razy czas, czyli szukany czas to jest logarytm 875 tysięcznych, logarytm naturalny, podzielony przez minus 12 razy 10 do minus 5. Obliczmy, ile to będzie. Tak, tutaj mamy logarytm tej wartości, to jest minus 13 setnych i dzielimy to przez minus 12 razy 10 do minus 5, czyli przez minus 12 razy 10 do 5. To jest 1112 lat i 76 setnych, czyli w zaokrągleniu 1113 lat. 1113 lat. Więc jeśli zaczniemy z 400 gramami węgla C14, to na to, żeby pozostało nam 350 gramów, musimy czekać około 1013 lat.